myślę, że taki konkurs zdecydowanie jest przydatny, jeżeli chodzi o przygotowanie się do matury, ponieważ obejmuje szeroki zakres. Myślę, że moją mocną stroną jest chemia i geografia, a na pewno najsłabszą historię. W zakresie języków obcych będę pisał też z języka angielskiego oraz niemieckiego. W angielskim czuję się bardzo dobrze, gorzej z językiem niemieckim. Nie jestem raczej zdenerwowana, bo to nie jest mój pierwszy konkurs, więc raczej czuję się swobodnie. Przyjechałam tutaj z zamiarem sprawdzenia się i swojej wiedzy i tego, jak wypada jakby edukacja w naszej szkole w stosunku do ludzi z Wrocławia. I to tak naprawdę tyle. Wiadomo, że chciałabym się dostać do finału, ale jak to będzie, to zobaczymy. Startuję drugi raz już w tym konkursie, więc mam pewne porównanie. W tym roku poziom był wyższy z kilku przedmiotów, z matematyki, z biologii, z chemii. Język polski, można powiedzieć, że był na podobnym poziomie co w zeszłym roku, czyli no wyższy niż poziom matury podstawowej. Można powiedzieć, że poziom był satysfakcjonujący. Nie było to tak banalne jak egzaminy państwowe, nie często się spotykamy. No ale była to całkiem rozgrywka intelektualna, całkiem przyzwoite poziomy. To był pierwszy raz, kiedy startuję w tym konkursie i wydaje mi się, że pytania z każdej kategorii nie były zbyt trudne. Według mnie no, test mi poszedł to bardzo dobrze, znałem odpowiedzi na większość pytań. Jedyne co wątpliwości, jakie mam, to może język hiszpański, gdyż aż tak dobrze go nie znam ani nie pamiętam. No ale z resztą jest to spokojnej myśli.